Uwielbiam myśleć o śmierci. Może to dziwnie zabrzmi, ale dostrzegam w niej głębię wolności. Odkąd pamiętam, miałem myśli o przemijalności życia. Od zawsze. Wszystko się ciągle zmienia. Nie mam możliwości ciągłego odczuwania przyjemności bez doznania bólu. Dosłownie tak, jakby nasze mózgi były na tyle wrażliwe, że odbierają wszystko, raz pokazując nam jedno, potem drugie, i przeskakują od jednej ekstremalności do drugiej. I możemy to obserwować w tu i teraz, dostrzegając w tym równowagę. Wiecie, uważam, że równowaga jest trochę przereklamowana, bo nigdy tak naprawdę nie osiągamy pełnej równowagi. Zawsze jesteśmy albo w jednym ekstremum, albo w drugim. Staramy się jakoś zapanować nad swoim własnym życiem. Gdy mamy pełną kontrolę, zaraz czujemy niepokój. Potem znowu odpuszczamy i show must go on, idziemy dalej. Tańczymy. To jest zupełnie jak taniec. Przeskakiwanie od jednego do drugiego. I w ten sposób, poprzez ten kontrast, odbijając się od jednego do drugiego, wiemy, w jakiej jesteśmy pozycji. Jednym z przełomowych doświadczeń, które miały wpływ na to, jak postrzegam śmierć, było to, czego doświadczyłem w wieku 19 lat. Będąc świadkiem bicia mego serca na łożu operacyjnym, w monitorze aparatu rentgenowskim, dostrzegłem coś niezwykłego. Kruchość. Widziałem swoje bijące serce na żywo. W tej chwili może mam jakąś dozę dystansu do tego, ale to było dla mnie coś wielkiego. Wiecie, serce jest cały czas w ruchu. Skurcz, rozkurcz. Nie może się zatrzymać. Jak się zatrzyma, to was nie ma, umieracie. Dla mnie to jest wystarczająca metafora na to, aby zrozumieć podstawowe prawo życia. A jest nim dualizm. Wiem, że dzisiaj jest wiele takich filozofii, żeby wyjść z dualizmu. Ale nie ma żadnego wyjścia bez bycia tym, kim się jest, bez akceptacji. To jest jedno i to samo. Wyjście z tego i bycie tym, to jest jedno i to samo. Co się dzieje, gdy ćwiczycie uważność? Pozostajecie z tym, co jest. Nie ma ucieczki. Gdy medytujecie, odpuszczacie przywiązanie do myślenia, pozwalacie sobie być. Stajecie się bardziej wrażliwi na to, co jest, ale wciąż tym jesteście, nie ma ucieczki. Więc w zasadzie poszukiwanie duchowego życia to jest bardziej zjednywanie się z tym życiem materialnym, które jest. Nie ma nawet separacji pomiędzy duchowością a życiem materialnym, to jest jedno i to samo. Wiecie, po wszczepieniu stymulatora serca zacząłem czuć dziwny dyskomfort i przewrażliwienie. Już wam o tym wcześniej mówiłem. Zacząłem bać się bliskiego kontaktu z przyjaciółmi i unikałem wygłupów, by nie narazić się na ewentualną krzywdę. Zaczęło mi to przeszkadzać i mnie blokować. Jako grzeczny dzieciak nigdy nie odważyłem się, by spróbować czegoś niezwykle niebezpiecznego. Nie lubiłem imprez towarzyskich i pomimo bycia ekstrowertykiem, stroniłem od wylewnego buntu czy agresji. Pierwszy raz trawkę zapaliłem chwilę przed 18 i raczej nie przepadałem też za alkoholem, poza niektórymi okazjami. W zasadzie to na duchowość trafiłem przez przypadek. Miałem dość lękliwych wątpliwości i niepokoju, więc zacząłem szukać informacji o medytacji, gdyż intuicyjnie czułem, że może mi pomóc. Wtedy się zaczęło. Zacząłem słuchać Alana Wattsa, studiować Zen, czytać Suzukiego, Ericha Fromma, Abrahama Maslowa. Trafiłem w ten sposób na ideę doświadczeń szczytowych, mistycznych i w końcu oświecenia. Widziałem w tym intuicyjne odbicie tego, czego szukam i pragnę. Absolutnej wolności od lęku przed śmiercią. Już wam opowiadałem o tym, że zdecydowałem się wziąć LSD, aby przełamać swoją strefę komfortu. To miał być bilet, aby zobaczyć, co jest po drugiej stronie. I wiecie, nie jestem głupi. Wcześniej przygotowałem się merytorycznie, wiedząc, co mnie czeka. Doświadczyłem swoje, wróciłem. Upewniłem się co do kierunku mojej inspiracji, zacząłem projekt Find Yourself. W pełni przebudziłem się w dniu śmierci mojej babci,
Przeszedłem ciemną noc, wyprowadziłem się. Teraz wciąż kontempluję przemijanie w obecności chwili teraźniejszej. Życie jest cholernie krótkie. Nie marnujmy czasu na to, co nieistotne. A co jest nieistotne? Tylko to, co zdefiniujesz w kontraście do tego, co ma dla ciebie największą wartość. Myślę, że istnieje wyższa inteligencja, która tym wszystkim steruje. Nawet nie mam pojęcia, skąd biorą się teraz moje myśli. Mimo to jestem pewien, że inteligencja ta nie pochodzi od samych myśli. Jeżeli myśli miałby moc absolutnej kontroli, to kim jest osobowy kontroler? Kim ja jestem, jeżeli uważam siebie za tego kontrolera? Czy jestem myślą? Czy obecnością świadomości, która ma kontrolę? Ale jeżeli nie jestem w stanie spojrzeć na świadomość i zobaczyć jej jako mechanizmu, tylko rozpoznaję siebie jako pusta przestrzeń między moimi myślami, to kim jestem? Myślą? Kolejną myślą? Czy realnym bytem? Czy powinienem brać samego siebie na serio? Jak być w pełni kontroli tego życia, jednocześnie widząc, że każda decyzja i myśli są podyktowane intencjami i motywami, które są obecne we mnie, zanim pojawi się myśl? Musielibyśmy kontrolować tym, co kontroluje tym, zanim nauczyliśmy się myśleć o jakiejkolwiek kontroli, i jeszcze to musielibyśmy kontrolować. Istnieją pewne pytania, które zadajemy sobie najprawdopodobniej wszyscy. Pytania takie jak: co jest po śmierci? Co było przed naszymi narodzinami? Czym jest miłość? Czym jest szczęście? Kim jesteśmy i co tutaj robimy? Wszyscy napotykamy na swojej drodze doświadczenia, które pokazują nam, jak bardzo życie potrafi być dziwne, nieprzewidywalne, zaskakujące. Nasze ciała są wyposażone w niezwykłe instrumenty, które odbierają bodźce otoczenia oraz narządy potrafiące sterować, zarządzać i regulować procesy, by nasz organizm mógł poprawnie funkcjonować. W opisie zjawisk i doświadczeń jesteśmy uzależnieni od języka, który symbolicznie odzwierciedla to, na co patrzymy. Lecz nigdy nie jesteśmy w stanie w pełni opisać tego procesu bez zastosowania uproszczeń. Nie możemy więc pozbyć się tej jedynej bariery. Owszem, posiadamy osobisty obraz siebie w swojej głowie i prowadzimy przeróżne dialogi, lecz gdy się zatrzymujemy i spoglądamy na siebie, nie możemy spojrzeć do środka naszego mózgu. Gdy pozwolimy sobie na kompletne zatracenie się w doświadczeniu, zapominamy o sobie, znikamy, dosłownie tak jakbyśmy nie istnieli. Próbować określić samego siebie to jak próbować ugryźć własne zęby. Alan Watts. Jeżeli chcielibyśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest po śmierci, to jaką mamy pewność, że jakakolwiek odpowiedź będzie prawdziwa, jeżeli nikt nigdy śmierci nie przeżył i nie mamy jej realnego opisu? Jakakolwiek odpowiedź byłaby absolutnie niewiarygodna. Czym różni się życie po śmierci od życia przed naszymi narodzinami? A może każdy z nas przed życiem był martwy, ale narodził się ponownie i po życiu również tak będzie? Może w zasadzie nie ma żadnej granicy pomiędzy życiem i śmiercią? Może jest to nieskończony ciąg istnienia? Ale nie chcę bezkrytycznie też trzymać się idei reinkarnacji, gdyż uważam, że wiara w jednoosobową ścieżkę osobistego ja jest złudzeniem. Natomiast mam tutaj do przedstawienia nieco bardziej absolutny i bezosobowy pogląd, który może pomóc ci uwolnić się od wszelakich gierek, jakie uprawiamy na co dzień sami ze sobą. Po przebudzeniu dostrzegłem, że obserwująca świadomość jest w swej esencji niczym.
Owa nicość zaczęła wypełniać się we mnie miłością, do poziomu, w którym zniknęły wszelkie moje wątpliwości dotyczące boskości. Mam niezachwianą pewność, że można tego doświadczyć i tym być, lecz nie da się w to uwierzyć i utknąć w sferze przekonań, bez nurtujących i dzielących wszystkich pytań. Nie mam problemu z tym, aby powiedzieć, że jestem Bogiem. I Ty też jesteś Bogiem. Nie jako obraz wszechwładnego starca, ale istnienie świadomości. Załóżmy, że chcę sięgnąć prawdy, zobaczyć, jak życie i śmierć idą ze sobą w parze. Gdzie narysujemy linię pomiędzy życiem a śmiercią? Czy śmierć jest tylko wyobrażeniem, którego w chwili dotykania nikt z nas nigdy nie pozna, gdyż cała pamięć zostanie zatracona, a my rozpłyniemy się wraz z obecnością kosmicznej, wiecznej nicości i wszystkości? Narodzimy się ponownie, zupełnie tak jak rodzące się każdego dnia dzieci, z czystą pamięcią, zapominając, że jesteśmy tym wszystkim, co zostawiliśmy i stworzyliśmy wcześniej. Jedynym celem i sensem tej wypowiedzi jest stworzyć intelektualną ramę referencyjną i w zasadzie to robię to dla czystej przyjemności. Tu nie jest zawarty żaden sens, gdy pytamy o śmierć. W swej istocie pytamy o życie. Pytamy o to, czy mamy się bać śmierci, czy bezpiecznie jest przeżyć własną śmierć. Zastanawiamy się, czy to boli. Zdecydowanie osoby starsze są bardziej na nią przygotowane. Z biegiem czasu nie mają nic do stracenia. Przeżyli swoje. Już w zasadzie, pytając niektórych, dostaję odpowiedzi, że mają dosyć życia i w zasadzie to chcieliby odejść. Młodzi mają w sobie wiele energii i chcą zmieniać to, co jest. Pragną przeżywać i doświadczać. Nie chcą stracić cennych chwil i momentów. Kwestią pogodzenia się jest utrzymywanie stanu bez wymuszania chęci, bez napięcia, w poczuciu własnej woli. Wtedy nasze działanie i to, co się wydarza, rozpoznają się w sobie i w zasadzie wygląda to jak obudzenie się ze snu, wierzenia w jakiekolwiek myśli. Dalej umysł pogrąża się sam w sobie, sięgając na obecności, które nie ma żadnych fundamentów poza koncepcjami, które uznamy za niepodważalnie prawdziwe. I w pewnym momencie będziemy musieli i tak przestać zadawać pytania. Dlaczego? Ponieważ nie wiemy i nie możemy poznać tego, czego nie wiemy przy pomocy myślenia. W zasadzie to nie da się poznać niewiedzy. Można nią żyć, otworzyć się na nią i pozostać jako niewzruszony świadek tego niezwykłego życia, które jest zrodzone samo z siebie. Nasza egzystencja pochodzi znikąd, z którego wzięło się wszystko i przeplata się wzajemnie, dopełniając każdą ze swych części. Nie możemy sięgnąć granic naszego bytu, gdyż ten nigdy nie był niczym odseparowanym od nieegzystencji i egzystencji, która jednocześnie jest i jej nie ma. I w zasadzie nie może być stanem czystego nieistnienia. Istnienie istnieje tylko samo dla siebie. Stwarza siebie i w sobie umiera. Goni swój pozorny kształt i formę, zapominając o tym, że jest bezforemne. Lecz prędzej czy później wróci do swojego źródła. I tak śmierć staje się kolejnym przebudzeniem.